na najwyższym piętrze. Klub będzie współorganizatorem spotkania z edycją spotkania. To będzie premiera książki Piotra Semki Rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim pod tytułem Recydywa. Lewy czerwcowy po 24 latach. Czyli sugestia, że teraz mamy do czynienia z podobną próbą usunięcia demokratycznie wybranego rządu. I godzina 19. Drugi komunikat jest taki, że w środę 22, czyli za dwa dni, mamy tutaj spotkanie, też edycją spotkań wydawnictwa z pułkownikiem Wrońskim, też o 19, chyba spowiedź szpiega, czy coś w tym rodzaju. Może być bardzo, bardzo ciekawie i na to zapraszamy. Pułkownik Wroński coraz więcej mówi, a jak się go trochę popyta, to może powie jeszcze coś więcej. Chciałem też zawiadomić, że w piątek została zarejestrowana Fundacja Klubu Ronina. To będzie duża zmiana, dlatego że trzeba będzie w związku z tym ucywilizować czy sformalizować procedury klubowe dotyczące naszej tu obecności i warunków. Zostaną wprowadzone różne kategorie bycia członkiem klubu. Od takich, którzy tylko tam kładą do kapelusza, po takich, którzy płacą składki i będą mieli z tego powodu pewne przywileje. Ale też fundacja ma bardzo mocny i szeroki program działania i o nim w odpowiednim momencie chyba opowiem, albowiem wasza pomoc będzie tu bardzo, bardzo potrzebna. I ostatni komunikat jest taki, że jak był film o Zamojszczyźnie Aliny Czerniakowskiej, to wielu z państwa chciało kupić ten film. Jest 15 egzemplarzy zrobionych przez naszego kolegę Grzegorza Odolińskiego. One są u Stanisława Szymańskiego na straganie po złotych polskich 15. Jak państwo to wykupią, to zrobimy następne. A teraz ty też chcesz coś powiedzieć. Maciej Świlski też. Dzień dobry. Jest jeden komunikat od Reduty Dobrego Imienia. Tutaj usłyszeliśmy Zamojszczyzna. Rzeczywiście otwieramy akcję Zadośćuczynienie dla Zamojszczyzny. Mianowicie 15 czerwca byliśmy w Zwierzyńcu pod Zamościem. Tam było zebranie ludności. Przeszło 120 osób. Dzięki uprzejmości posła Zawiślaka z tamtego rejonu z Prawa i Sprawiedliwości. On zorganizował to spotkanie. I zbieramy w tej chwili dowody na bestialstwa niemieckie. Tu szczególnie chodzi o osierocone dzieci. I będziemy dochodzić na żyjących jeszcze sprawcach tych zbrodni w Niemczech zadośćuczynienia. Tak jest najnowsze wieści z Reduty. Dziękuję bardzo. Tak. A teraz mam ogromną przyjemność zapowiedzieć obecność i wykład księdza Infułata Ireneusza Skubisia, chyba 33-letniego redaktora naczelnego tygodnika Niedziela Częstochowskiego. Jeśli media narodowe są potrzebne, to przed państwem stoi twórca narodowego medium. Księdza, proszę. Witam serdecznie bardzo wszystkich państwa. No właściwie jak mi pan Jankowski zaproponował, że mam coś tu mówić, to od razu usłyszałem w głowie, że nie. Bo przecież ja nie mam takich jakichś predyspozycji, ale potem się zastanowiłem, przecież zresztą tematów jest rzeczywiście sporo
na które to tematy można by coś powiedzieć. Muszę powiedzieć, że ja między innymi mam te swoje felietony, które były w niedzieli, tego jest chyba z 15 albo 16 tomów tych felietonów, one zostały wszystkie wydane. Potem również przez te 33 lata miałem sporo i to widzę, że dość ciekawych wywiadów i właśnie ktoś mi zaproponował, żeby to wydać w książce, w książkach i ukazało się już 5 tomów, a jeszcze jest materiałów na 3 tomy i one są jakimś ciekawym bardzo świadectwem. Ja sam jestem zaskoczony, że tyle udało się zrobić, że tylu ciekawych ludzi przeszło przez niedzielę i że tyle wywiadów udało mi się zrobić, że to jest w tej chwili materiał na 8 tomów ładnych, które się już, znaczy 5 się ukazało, 6 jest gotowy do druku, a materiał jeszcze jest na 2 tomy. Poza tym, gdy chodzi o takie pozycje książkowe, to zrobiłem bardzo, moim zdaniem, ciekawe wywiady ze świadkami świętości Jana Pawła II. Tych wywiadów nagraliśmy chyba 20 godzin. Z tego zresztą pani Czerniakowska zrobiła film, on już jest właściwie gotowy. My wszyscy z niego, taki jest tytuł filmu, który jest świadectwem tych ludzi bliskich Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II, którzy właśnie dali mi wypowiedzi bardzo cenne, bardzo ciekawe o tym świętym człowieku. A tu już się niektórym pochwaliłem, że właśnie mam telefon, który dał mi Ojciec Święty kiedyś, a jego takim znakiem ważnym jest to, że poza prefiksem numer telefonu to jego data jego urodzenia. Także taki telefon mam od Ojca Świętego i już parę ładnych lat go używam. Chyba 10 lat nie płaciłem, bo dopiero jak firma się zmieniła, która ten telefon właśnie miała w swoich zasięgach, no wtedy już trzeba było go inaczej zarejestrować, ale taka była sprawa i chciałem się przed Państwem tutaj pochwalić. U mnie tutaj na stole jest taka książka, która się ukazała na 75-lecie niedzieli, Czas milczenia i czas mówienia. Na okładce książki jest moje zdjęcie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wtedy byłem czarny, to teraz już nie. I również są zdjęcia założycieli niedzieli, czyli księdza biskupa Teodora Kubiny i księdza Wojciecha Mądrego, pierwszego redaktora niedzieli. Od razu właśnie chciałem Państwu powiedzieć, że niedziela ma teraz 90 lat. Pierwszy numer ukazał się 7 kwietnia 1926 roku na Wielkanoc. Założył niedzielę pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina. I muszę jeszcze Wam Państwu powiedzieć, że ten biskup mnie bierzmował w 1948 roku. Także mam bardzo poważny PESEL, ale wydaje się, że tak to mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, dobrze, że starzejemy się od nóg, a nie od głowy. Więc to tak na wstępie. Ja tu zrobiłem sobie takie dyspozycje, jest tego dość dużo, ale spróbuję się jakoś tak, jakby było już czas, to proszę mi powiedzieć, bo nie mam zegarka ze sobą. Więc biskup Kubina, to był Ślązak ze Świętochłowic pochodzący, właśnie był to biskup, który mnie bierzmował. Ja pochodzę z jednej z takich
parafii Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Ksiądz biskup lubił Zagłębie i właśnie wtedy mnie również obdarzył łaską darów Ducha Świętego. Ale co jest ważne na początku, że biskup Kubina szukał redaktora niedzieli, bo diecezja częstochowska wtedy została zbudowana z ziem diecezji włocławskiej i kieleckiej, czyli były dwie diecezje dotychczasowe i w 25 roku powstała diecezja częstochowska i kogo wziął na redaktora niedzieli? Księdza Wojciecha Mądrego. A jak to się stało? To był ksiądz diecezji gdzieś z północnej, z Gdańska. Pracował gdzieś na Warmii i ksiądz Mądry walczył o polskość Warmii i Mazur, a ksiądz Kubina walczył o polskość Śląska. Myśmy przegrali plebiscyt na Warmii i Mazurach, Polacy, a na Śląsku jakoś ten plebiscyt wypadł pozytywnie. I ksiądz właśnie Kubina został biskupem częstochowskim. Pewnie się znali jako działacze Polonii Polskości i dlatego zaproponował księdzu Mądremu, który po przegranym plebiscycie na Warmii nie miał tam co robić, więc zaproponował i wtedy ksiądz Mądry przyszedł do Częstochowy na pierwszego redaktora niedzieli. Dlaczego państwu o tym mówię? Bo w tym jakiś jest pewien wątek, który trwa do dziś. Tym wątkiem to jest to, że niedziela jest nie tylko katolicka i kościelna, ale jest patriotyczna i była zawsze bardzo polska. Ksiądz Mądry jednak miał w sercu to właśnie to poczucie polskości, o którą to Polskę walczył. I zresztą znałem księdza Mądrego, jeszcze go jako starszego kapłana poznałem. I właśnie tak bardzo sobie to cenię, że tego człowieka, który ma taką wielką zasługę, na niedzieli poznałem. On był redaktorem od 1926 do 1936. W 1936 roku przyszedł inny ksiądz na redaktora niedzieli, a potem 1939 rok, wojna wybuchła i niedziela przestała wychodzić do 1945 roku. Właśnie na wiosnę 1945 roku przybyła do Częstochowy Zofia Kossak-Szczucka, znana, słynna polska pisarka. Ona uciekała po Powstaniu Warszawskim i tam się zatrzymała. Przyszła do biskupa Kubiny z propozycją, bo wojna się kończyła, żeby reaktywować niedzielę. Ksiądz wtedy właśnie tak, że był tam ksiądz dr Antoni Marchewka i oboje otrzymali mandat od biskupa Kubiny, żeby reaktywować niedzielę i w 1945 roku zaczęła niedziela wychodzić, z tym, że stała się już wtedy pismem ogólnopolskim, bo tak to była pismem raczej diecezjalnym, częstochowskim, a w 1945 roku już sięgała właśnie w całej Polsce i nakład jej był spory, bo miał 96 tysięcy. No, ale to nie było długo, bo rok 1945 do 1953, tylko dotąd wychodziła niedziela, bo właśnie komuniści zawiesili niedzielę. I tutaj chciałem państwu powiedzieć, ja nie będę mówił tak w sposób zwarty, wykładowy, tylko raczej przez takie opowiadanie. Więc było tak, że trzeba zobaczyć niedzielę przez pryzmat już działającej cenzury. Cenzura nasza częstochowska była w Katowicach,
Tam był bardzo twardy reżim komunistyczny i bardzo dużo tekstów księdzu Marchewce wyrzucano. Także zobaczymy, jakby ktoś przeglądał, powiedział, co ten Marchewka nie miał co pisać. Po prostu przyjeżdżali do cenzury, do Katowic i cenzura mówiła, nie, tego nie wolno, tego nie wolno. I często były artykuły o rolnictwie, o ogrodnictwie, no bo tutaj cenzura się nie czepiała. A właśnie, proszę pamiętać, ja wam Państwu powiem, bo troszkę znam te sprawy cenzury, bo przecież z cenzurą musiałem się uganiać przez 10 lat, a wcześniej jeszcze także jeden, bo byłem również redaktorem Częstochowskich Studiów Teologicznych wcześniej. I właśnie była taka sytuacja, to nie chodziło o niedzielę wtedy, ale była taka książeczka, nazywa się Rubrycela, czyli kalendarz dla księży, do liturgiczny. I było lutym, było chyba 6 lutego, świętego Tytusa, po łacinie Sancti Titi. I wtedy, proszę Państwa, cenzor zobaczył Sancti Titi, a wtedy była wojna z marszałkiem Tito i cenzor nie puścił tego, bo myśleli, że to jest Tito. Więc tego typu były historie z cenzurą. I dlatego to nie było łatwe. Zresztą ja miałem sam duże przeboje z cenzurą w Opolu, bo właśnie w 1980 roku biskup Baryła Stefan zlecił mi starania o reaktywowanie niedzieli i rzeczywiście podjąłem bardzo szybko te prace. Ja Państwu to opowiem, jak to było. Wtedy to było tuż przed stanem wojennym i wicepremierem był niejaki pan profesor Ozdowski. Ponieważ mój biskup Baryła znał się z Ozdowskim jako ksiądz jeszcze z Kulu, to napisał list do Ozdowskiego, do pana wicepremiera. Ja pojechałem do Warszawy, z Częstochowy, no, z listem od biskupa Baryły, żeby reaktywować niedzielę. Trzeba powiedzieć, że ten pan Ozdowski bardzo nam dużo pomógł, bo szanował bardzo biskupa Baryłę. Mnie też bardzo dobrze przyjął. Ja nieraz 3 razy w tygodniu przyjeżdżałem do Warszawy na rozmowy do różnych urzędów komunistycznych i do Komisji Planowania, pamiętam. Ci ludzie na ogół mnie przyjmowali grzecznie, życzliwie, bo pan Ozdowski o to pewnie prosił. I rzeczywiście 5 marca 1981 roku otrzymaliśmy pozwolenie na reaktywowanie niedzieli. Nakład 100 tysięcy, wyznaczona drukarnia w Opolu, to jest około 100 km od Częstochowy. Cenzura też w Opolu i muszę powiedzieć, że ta okoliczność, że cenzura była w Opolu, była dla nas korzystna, dlatego że Komitet Partii Częstochowski nie bardzo miał kontakty dobre z cenzurą w Opolu, bo to inne województwo i dlatego za bardzo się nie wtrącali. Nie było nacisku, raz chyba tylko na UB mnie wzywali, jakąś tam historię na UB w Częstochowie. Ale jakoś było dość dobrze. Z tym, że wcale nie było łatwo z cenzurą. Pan dyrektor Kaniok, z którym nieraz rozmawiałem, nieraz był bardzo sympatyczny, miły, ale nieraz stawał na baczność, mówił, jestem urzędnikiem państwowym, na to się nie mogę zgodzić. Na przykład mieliśmy takie przypadki, że był Jaruzelski u papieża Jana Pawła II, i było powiedziane, że córce Jaruzelskiego, Monice,
papież dał różaniec. I cenzura powiedziała, nie puścimy tego, że dał jej różaniec. I trzeba było duże przeboje toczyć o takie drobne rzeczy, a taka była cenzura. Albo kiedy indziej było tak, że agencja TASS, wiadomo, ci, może państwo wiedzą, to była agencja kremlowska, czerwona, i napisała takie głupoty o pielgrzymkach zdążających na Jasną Górę, że jak ja to chciałem zacytować w niedzieli, to cenzura powiedziała na to, bo by się ludzie po prostu śmiali. Dlatego cenzura powiedziała, tego księdza nie puścimy. Ja mówię, dobrze, to wobec tego musicie zrobić zapis. Nie wiem, czy niektórzy państwo może pamiętają, były takie klamry i tak agencja TASS i kto tam występuje przeciwko ustrojowi, albo takie różne były zapisy prawne. I myśmy raz opublikowali właśnie taką historię, że nawet cenzura polska zakwestionowała agencję TASS, a to była taka śmieszna sprawa. No i takich rzeczy mieliśmy dość dużo. Na przykład pamiętam u nas, u mnie w niedzieli pracował pan Juliusz Braun, późniejszy prezes telewizji, czego się nie bardzo muszę chlubić, ale Braun był bardzo solidnym wtedy pracownikiem u mnie, potem dopiero poszedł w politykę. I raz przychodzi do mnie, mój cenzor mi mówi, bo myśmy napisali raz o tym, już było za Gorbaczowa, że w Związku Radzieckim są szpitale psychiatryczne dla opozycji. I jak warszawska myśla, czyli cenzura w Warszawie zobaczyła to, myśmy to wydrukowali, cenzor co przegapił, no to dostał taką frycówę w Warszawie, oni tam kleli, przezywali na tych cenzorów z Opola, że oni nieraz jechali ponagane do Warszawy jak trucie, ci cenzorzy z Opola. A nieraz mi było z tych facetów nawet żal, że właśnie jadą i tam dostają frycówę za niedzielę, ale no, przyjęli taki zawód i tak było. No i ponieważ pan Kaniok pewnie się bał, że puścił to o tych szpitalach psychiatrycznych w niedzieli, napisał takie pismo przeciwko mnie, że ja oszukałem cenzurę i tak dalej. I wręczył to pismo Braunowi, ale powiedział, niech pan księdzu tego nie pokazuje. Wiedziałem, że on się chciał bronić, cenzor, i zwalił wszystko na mnie, że to ja go oszukałem, ale mnie napisał taki list, pewnie tam do Wierchuszki w Warszawie doszło, że właśnie ksiądz Kubiś oszukuje cenzurę w Opolu, i tak mnie trochę postraszył. Więc ja zrobiłem w ten sposób, że wiedziałem, że to jest bujda, i napisałem mu, że pan kłamie, bo to tak nie jest, jak pan pisze, ale żeby go też po cichu ratować, to kopię tego pisma nie wysłałem do Warszawy na myśl, tylko dałem jemu. Wiadomo, że on tego do Warszawy już na pewno nie oddał. I tak, powiedzmy, człowiek nieraz tak się bawił jak kotka i myszkę z cenzurą, ale takich historii było sporo. Zresztą była jedna rzecz w cenzurze, że oni nie chcieli, żebyśmy znakowali te ich zapisy cenzury. A ja się nigdy, chyba ani razu się nie zgodziłem, że jak powiedzieli, że jak nie puścili tekstu, to musiało to być zaznaczone w niedzieli. Na przykład pamiętam, jak został zamordowany ksiądz Popiełuszko, to był nieduży zresztą artykuł. Wiecie, ile było ingerencji? 14 albo 13. I wtedy, jak się jakieś rzeczy działy w Polsce, to zbierał się sztab taki kryzysowy jakby, czyli MYSIA, czyli cenzura centralna, ktoś z Komitetu Centralnego, jest Urząd do Spraw Wyznań i oni wszyscy
tak potrafili pilnować nieraz jednego zdania. Taka była, tak była uczulona PRL na prawdę. Także chciałem to, o tym powiedzieć, bo ci młodsi państwo to już tego nie wiedzą, a myśmy to przeżywali. Jeszcze jedno powiem, ale to ja nie jestem antyfeminista, ale gorsze w cenzurze były kobiety. I tak pilnowały, nie że taka, pamiętam, taką elegancką, ładną kobietę, a była tak wredna, tak pilnowała, nawet kiedyś mi zakwestionowała to Pismo Święte. Do tego stopnia. I, no i rób co chcesz, nie wydasz. I pamiętam pewnego razu, dwa artykuły trzeba było zmienić, jeszcze inne, znów się nie zgodziła. No było to nieraz bardzo trudne, bo już człowiek nie wiedział, czy wyda ten numer, bo jak nie było podpisu cenzury, to nic nie wolno było dalej jechać. No ale mieliśmy bardzo fajnych ludzi w drukarni w Opolu, to byli Ślązacy, bardzo mi się dobrze z nimi zgrali. I, no i było z tym, że mieli też swoich kapusiów w drukarni, także ja nieraz wiedziałem, który to człowiek jest, który nas donosi, bo on nieraz dostawaliśmy dyspozycję, nie wiadomo skąd, a właśnie to był jeden taki kapuś, który donosił, to tam niedziela robi i takie były nasze właśnie perepałki z cenzurą. Także na ten temat można by zrobić bardzo dużo ciekawych rzeczy, nawet humorystycznych, bo rzeczywiście nieraz to było nawet śmieszne, co cenzorzy robili. Ja tylko pamiętam ten czas, kiedy były w 1989 roku te wolne wybory i już cenzura odchodziła, oni wszyscy wiedzieli. Ci panowie, że już się kończy ich królowanie. Ale taki był reżim, że myśmy chodzili tylko po stempelek do cenzury. Ona już wtedy nie czytała niedzieli. Stemplowali, bo drukarnia w dalszym ciągu jeszcze przez wakacje 89 bała się drukować tekstów niedzieli. Tak reżim panował nad wydawaniem pism i książek i wszystkiego. No pamiętam także, ja jeszcze zanim byłem redaktorem niedzieli, byłem 16 lat duszpasterzem akademickim, także mnie to bardzo pomogło w organizacji redakcji, dlatego że miałem dużo znajomych, dużo księży w całej Polsce, miałem dużo takich ludzi wykształconych, trochę dziennikarzy i bo przecież Częstochowa nie była przygotowana na to, żeby mieć redakcję taką i to dość dużą, chociaż no, materiału nie trzeba było tak dużo, bo wtedy niedziela miała 8 stron. Dzisiaj niedziela w każdym tygodniu, nie wiem, państwo nie wiecie, ma 220 stron. Dlatego, że jest ta część ogólnopolska tak zwana, to jest 68 stron. I do tego dochodzi 8 stron dla poszczególnych diecezji, ponieważ mamy 19 diecezji, czyli 19 razy 8 i jeszcze ta ogólna, czyli razem, to jest 220 stron niedziela. To jest ogromna robota i dużo ludzi trzeba zatrudnić. Każdej diecezji, no tak właśnie to był mój pomysł, razem z biskupem Lepą z Łodzi wymyśliliśmy taką formułę dla niedzieli, że, no bo każda diecezja miałaby tworzyć swoje pismo. Jak to zrobić? Przecież to jest dość trudna sprawa. Ta część ogólnopolska, pomyśleliśmy sobie, niech będzie dla wszystkich, a każda diecezja ma możliwość umieszczenia swojego materiału z poszczególnych diecezji i właśnie te materiały dzisiaj są łączone, czyli jest ta część ogólnopolska plus
każda diecezja, która ma właśnie swoje materiały. W Warszawie też mamy niedzielę warszawską, w Warszawie tutaj ona rozchodzi się zarówno w diecezji warszawsko-praskiej, jak i w tej diecezji dawnej prymasowskiej. Także i każda diecezja, mamy tych diecezji 19, na których pracuje niedziela. Gdy chodzi o sprawę dziennikarzy, bo to jest bardzo ważna sprawa, więc można formułować redakcję w ten sposób, że bierze się dziennikarzy na etat, do pracy i oni piszą teksty. Jest to o tyle ułatwione, że wtedy naczelny czy sekretarz redakcji mówi, ty piszesz to, masz tyle znaków, masz to i tak dalej, i tak dalej. Ale Częstochowa niestety nie jest aż takim miastem bogatym dziennikarzy i nie byliśmy w stanie zbudować takiej dużej redakcji, dlatego pomyślałem sobie wtedy, że raczej będziemy gromadzić autorów artykułów i oni się rzeczywiście tutaj sklejali z nami. Tych ludzi było dużo. Zresztą zawsze jest tak, jak ja pamiętam, że w kraju jest dużo ludzi, którzy może nie są zawsze typowymi dziennikarzami, ale mają coś do powiedzenia. Ja miałem szczęście spotkać w życiu bardzo wielu wspaniałych ludzi, którzy pisali teksty do niedzieli. I to była taka ogromna robota i dlatego niedziela miała bardzo wielu przyjaciół w różnych kręgach. Nieraz to były także kręgi, nie tylko kręgi polityczne, kręgi patriotyczne. Nieraz miałam zarzuty. O, ksiądz jest, niedziela jest propisowska albo coś takiego. Ja broniłem się w ten sposób. Uważałem, że nie jest ważną rzeczą, czy ktoś jest z PiS-u, czy skądinąd, ale ważne jest, co on pisze. Przecież to nie jest grzech, że jakiś nawet człowiek związany z PiS-em ma poglądy bliskie poglądom albo takie same jak Kościół, zgodne z katolicką nauką społeczną. I broniłem się zawsze w ten sposób, jak miałem takie zarzuty, że przecież to nie jest pisanie pisowskie, czy jakieś takie bardzo znaczy partyjne, ale jest to po prostu zgodne z katolicką nauką społeczną. I tym się zawsze broniłem. Nieraz wiem, że takie zarzuty były i ja oczywiście już 2 lata nie jestem na stanowisku naczelnego niedzieli, ale zawsze tym się kieruję, że raczej uważam, iż to nie jest źle, jeżeli istnieje zbieżność. Tak na przykład w tej chwili wielu ludzi ze świata polityki jest bardzo zbieżnych z katolicką nauką społeczną. Przecież i sam chociażby pan Jarosław Kaczyński, czy profesor Szyszko, zresztą bardzo wielu ludzi ma zbieżne poglądy z poglądami Kościoła i dlatego nie można powiedzieć, że o ja albo niedziela drukuje teksty partyjne. Zresztą uważam, że trzeba bardzo dobrze rozróżniać. Bene distinguere, jak mówi łacińskie powiedzenie, że trzeba dobrze rozróżniać, trzeba zauważać gdzie właśnie te wszystkie wątki i wtedy i po prostu nie bać się. Ja przynajmniej nigdy się nie bałem tego. I jeżeli tylko ktoś
pisał dobrze, prawdziwie, uczciwie, zwłaszcza jeżeli to było jakoś bardzo zgodne z katolicką nauką społeczną, to przyjmowałem takie teksty i jakoś myślę, że to nie było źle. Gdy chodzi o moją współpracę z biskupami, to nie jest łatwa współpraca z biskupami, bo nieraz trzeba, powiedzmy, coś napisać nie tak, jak ksiądz biskup by sobie życzył, bo ja się bałem się i trochę, i dalej się boję tego, co się nazywa ogólnie tak zwanym pismem dworskim. Pismo dworskie to jest takie pismo, że właśnie jest zawsze ktoś, ten szef dworu, właściciel dworu i nie wolno na niego nic powiedzieć i trzeba się jakoś no, tutaj trochę gimnastykować. Ale jednocześnie jest sytuacja taka, że nieraz no i są problemy, jak to wszystko napisać, jak to wszystko urządzić, bo nieraz przecież mamy sytuację, że trzeba by coś krytycznie powiedzieć. Więc tutaj na tym polega jakaś duża precyzja wypowiedzi, żeby pismo katolickie, powiedzmy, nie ubliżało Kościołowi i nigdy, wydaje mi się, że się nigdy nie zdarzyło, żeby niedziela jakoś urągała, czy to księżom, czy właściwie księża już mają i tak dość dużo cięgów, które otrzymują w prasie laickiej czy wrogiej chrześcijaństwu. Dlatego ja uważam, że nawet no, trzeba być tutaj wyrozumiałym i pilnować się tego. Na przykład taką miałem sytuację, gdy przyszedł sprawy IPN-u, gdy przyszły sprawy ataków na księży, ja przecież tych księży, no ja Państwu powiem jeden szczegół tak od siebie. Ja znam się i nieco się przyjaźni z ojcem Hejmo. To był pierwszy duchowny, który został zaatakowany bardzo frontalnie właśnie w ramach tak zwanych teczek o współpracę. I ponieważ z ojcem Konradem znaliśmy się i znamy się dalej, powiem wam, co mi raz powiedział. Mówi, wiesz, jak chodziły takie pogłoski, że blisko papieża był jakiś człowiek, który donosił, to nigdy mi do głowy nawet nie przyszło, żebym to był ja. Tak mi powiedział ojciec Sejmu, po koleżeńsku. Więc dlatego trzeba nieraz właśnie tutaj wziąć takie rzeczy pod uwagę. Na przykład był taki wspaniały ksiądz, ojciec Drozdek, zakopany na Krzeptówkach. Znaliśmy się, przyjaźniliśmy się. Nagle wyskoczył problem w aktach. Tam dziennik, tygodnik podhalański napisał o nim teksty, że on współpracował z UB. Przecież ksiądz Drozdek z tego powodu umarł. Dlatego, że on, znałem go na wskroś, na pewno nie był takim człowiekiem. A tygodnik podhalański na niego bardzo napadał. I ja nawet go broniłem w niedzieli, bo wiedziałem, kim on jest. On mi powiedział, nie, ksiądz już da spokój. Zostawić to. I wiecie Państwo, co ja posądzam? Była sytuacja taka, że ksiądz Drozdek tego ubowca doprowadził do ślubu kościelnego. Prawdopodobnie on go spowiadał przed tym ślubem. Udzielił mu sakramentu i potem jako spowiednik on był związany tajemnicą spowiedzi. On nawet tego nie mógł powiedzieć. I potem, bojąc się, że może ta tajemnica być jakoś naruszona, on z tym umarł. Nieraz ksiądz jest w takiej sytuacji trudnej, zwłaszcza gdy chodzi o zachowanie tych
choćby tajemnic spowiedzi. I ja dlatego często, bardzo często broniłem księży, tak samo jak ja znam arcybiskupa Wielgusa i wiem, że także ten człowiek został skrzywdzony. Zresztą są dwie jego książki, jedna napisana przez autora jakiegoś, a druga, obie mam zresztą w domu, a druga napisana przez niego samego, gdzie on bardzo subtelnie wyjaśnia te wszystkie sytuacje, które zaistniały. I uważam, że ten człowiek też jest skrzywdzony. Zresztą ja nawet pamiętam, kiedyś byłem zaproszony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako redaktora jednego z większych pism w Polsce. Było nas chyba wtedy 9 zaproszonych redaktorów. I wyszła ta sprawa. Ja mówię, panie prezydencie, czy pan nie uważa, że w lustracji właściwie tylko poddawani są lustracji księża? I to była zemsta UB. Bo UB bardzo pewnie byli wściekli o to, że księża i Kościół staną po stronie prawdy i po stronie narodu. Potem najłatwiej było znaleźć właśnie teczki jakieś, nie wiadomo co, i tych księży utytłać. I też tak zrobili. Właściwie, proszę, jakbyście państwo zobaczyli, jakie są te nowaliki na temat teczek, to najwięcej szpiegów, szpisów stwierdzono wśród księży. Tak wyglądała świadomość społeczna. I pewne media to nakręcały i ogłaszały i poniewierały wielu księży. Także trzeba właśnie czasami wiedzieć, w jakiej sytuacji jest także redaktor pisma. W tym wypadku ja jakby państwu to mówię jako pewne moje zwierzenie, bo miałem jako redaktor chociażby z tymi nazwiskami do czynienia i wiem, ile mnie to kosztowało i jak bardzo chciałem bronić prawdy. Takich problemów nie mieli. Już mam kończyć. 5 minut. No dobrze, dziękuję, że pan mi to mówi, bo ja bym się rozgadał. No więc taka była właśnie sytuacja z tymi nazwiskami księży, których ja starałem się zawsze bronić. No, myślę, że niedzieli udało się obronić wątek patriotyczny. Ja właściwie chciałem państwu powiedzieć, że miałem jedno szczęście, że znałem się jeszcze z kardynałem Wojtyłą, zanim został papieżem. On mnie powoływał do takiej komisji synodalnej w prowincji krakowskiej. Miałem od niego nominację nawet w maju 78 roku. U niego właśnie, u księdza kardynała Wojtyły, miałem referat na temat polskiej młodzieży. On go potem recenzował, ten referat. No i potem został papieżem i przyszedł taki czas, że nawet Ojciec Święty ciągle, zawsze jak bywaliśmy, czy ja sam, to bywałem albo na kolacji, albo na obiedzie i Ojciec Święty pytał, ja tu mówiłem niedawno komuś, że pewnego razu nawet mi Ojciec Święty zapytał, a ile u księdza ludzie zarabiają? Czyli Ojciec Święty był bardzo konkretnym człowiekiem. I czasami padały takie bardzo zwyczajne pytania, niekiedy, na przykład pamiętam taką scenę, to było po wizycie Ojca Świętego w Niemczech i byłem akurat u niego na obiedzie i Ojciec Święty przy obiedzie mówił jakoś takim wielkim przeżyciem, jak my staliśmy z kanclerzem Kohlem przy murze berlińskim i były wygłoszone przemówienia przez Kohla i przez Ojca Świętego. I kazali mi to
nawet niedzieli przetłumaczyć z niemieckiego i to się ukazało w niedzieli. To była propozycja samego papieża. Także nieraz był taki zaprzyjaźniony z papieżem późniejszy kardynał, ksiądz kardynał Nagi. Ja się bardzo z kardynałem Nagim przyjaźniłem, prawie do śmierci, bo jeszcze w poniedziałek z nim rozmawiałem, a w środę rano umarł. I kardynał Nagi nieraz przekazywał mi jakieś uwagi pochodzące właśnie z Watykanu odnośnie do niedzieli. Także miałem taką pewność, że bardzo chciałem być wierny i niedziela miała być wierna i Kościołowi, i ojczyźnie. Zresztą muszę także powiedzieć, że byłem jakoś blisko księdza kardynała Wyszyńskiego. Było takie stowarzyszenie przedwojenne Odrodzenie, w którym ksiądz kardynał Wyszyński był członkiem i miał swoich przyjaciół. Gdy po 1956 roku wyszedł z więzienia, to chciał tych ludzi zebrać ze sobą do siebie i raz w roku urządzał z tymi odrodzeniowcami na Jasnej Górze takie rekolekcje, dni skupienia. Czasami ich zapraszał tu na Miodową i mógł wobec tych ludzi, to byli jego koledzy, bardzo szczerze o wielu problemach mówić. Tych, których nie mógł mówić narodowi publicznie. I właśnie ja byłem moderatorem tego odrodzenia na cały kraj z nominacji kardynała Wyszyńskiego i muszę powiedzieć jedną rzecz, też w formie pewnego zwierzenia, bo dokładnie, ja wiem, niecałe dwa miesiące, około dwóch miesięcy przed śmiercią byłem u księdza prymasa i ostatnie słowa, które mi powiedział tak, życzę ci wierności. I potem rzeczywiście przyszła niedziela, zostałem wtedy, bo to był 81 rok, zostałem redaktorem Niedzieli i to jakoś było jakoś bardzo mocno we mnie, żeby być wiernym. To wierność ojczyźnie, wierność Kościołowi, to były bardzo ważne sprawy i muszę powiedzieć, że jakoś chciałem, żeby ta niedziela była wierna narodowi, wierna kulturze, wierna historii, wierna właśnie Kościołowi, samemu Bogu oczywiście przede wszystkim, ale ta wierność niedzieli była czymś bardzo, bardzo pięknym i dlatego dzisiaj, jeżeli chciałbym czegoś, to żeby w dalszym ciągu niedziela była wierna, żeby była patriotyczna, bo dzisiaj bardzo potrzebne jest w Polsce pismo patriotyczne. I biskup Kubina powiedział, że niedziela ma być wikarym dla proboszcza i sufraganem dla biskupa. Czyli ona ma budować wspólnotę parafialną i rzeczywiście to jest prawda, że jeżeli jest rodzina i ta rodzina ma u siebie na stole pismo katolickie, to nie zawsze musi być niedziela oczywiście, ale pismo katolickie, to ono podpowiada ludziom, jak żyć, podpowiada różne problemy. Natomiast jeżeli poddamy się tej wichurze ateistycznej, luzackiej, no to wtedy ludzie się rozlatują. Potem czytają jakieś pismo właśnie takie dziwne, obrzydliwe nieraz, dzieci, młodzież w domu, a potem matka się dziwi, że syn nie chce już iść do spowiedzi, że się zrywa z religią, bo w tym domu nie ma właśnie czegoś, co stanowi jakiś obrok duchowy, jakieś pożywienie serca, pożywienie intelektualne i duchowe. To jest właśnie rola i zadanie prasy katolickiej. To tak już tyle powiem Państwu, ja bym tu Wam pewnie musiał jeszcze długo mówić, ale nie będę mówił dłużej, bo już Pan mi powiedział, że tu już mój czas upływa. Może kiedyś jeszcze sobie pogadamy. Dziękuję bardzo.
Jeżeli są pytania, to bardzo proszę o 3. Proszę. I dość krótkie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówiąc szczerze, to chętnie słucham księdza w Radiu Maryja, no i czytam te felietony w dalszym ciągu z przyjemnością. Natomiast ostatnio obiegła prasę znowu niepokojąca wiadomość o tym, że Ojciec Święty, kolejny Ojciec Święty wybiera się na emeryturę. Czy ksiądz mógłby nam coś o tym powiedzieć? Dziękuję. Poproszę drugie. Czy są jeszcze chętni? Proszę. Czy jeszcze jest kandydat do trzeciego pytania? Nie ma. Księże Infułacie, chciałem bardzo podziękować za taką bardzo perspektywę. A Józef Oleński, Uczelnia Łazarskiego. Chciałbym podziękować za bardzo głęboką analizę także sytuacji, w jakiej funkcjonowała i funkcjonuje prasa katolicka i nie tylko prasa katolicka. Obecnie zderzamy się ze zjawiskami, które są może nawet bardziej groźne, aniżeli te, które były 30 czy 25 lat temu. Myślę tutaj o zorganizowanym systemie zatruwania, bym to tak nazwał, środowiska informacyjnego, w jakim żyjemy, informacjami fałszywymi, kłamstwami, oszczerstwami, na które na skutek wykorzystania także technologii teleinformatycznych bardzo trudno jest reagować. Jak ksiądz Infułat widziałby, jak mamy no, bronić się z jednej strony, a z drugiej strony no, może są jakieś możliwości skutecznego zapobiegania temu, żeby ludzie nie byli, żeby świadomość ludzi nie była zatruwana przez zorganizowane, widać, za którym stoi jakieś duże pieniądze, organizacja, zorganizowane kłamstwa i oszczerstwa atakujące chrześcijaństwo, katolicyzm, atakujący Polskę, Polaków. Tyle z mojej strony. Czy jest trzecie pytanie? Bardzo proszę. I ostatnie już. Ja nie pytanie, tylko chciałbym, Maciej Goliszewski, chciałem wyrazić moją pochwałę dla księdza redaktora. Otóż w 1987 roku przy okazji trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski miałem okazję z niedzielą z księdzem redaktorem współpracować i znakomicie to wspominam z jednego przede wszystkim powodu, znaczy z wielu powodów, ale jeden był taki istotny, że nazwisko księdza redaktora otwierało wszystkie drzwi na Jasnej Górze i dzięki temu przez 2 dni mogłem być przy Ojcu Świętym w bezpośrednim kontakcie, robiąc zdjęcia, które później się ukazały właśnie w tygodniku Niedziela. A z rzeczy takich przyziemnych, tak nawiązując do pytania Ojca Świętego wówczas kardynała Wojtyły, to muszę powiedzieć, że ksiądz redaktor zawsze uczciwie płacił, czyli płacił dobrze. Proszę księdza, jeszcze, Krysiu, chciałaś? Jeszcze pani profesor Krystyna Pawłowicz, która jest u nas na specjalnych prawach. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zadać tylko pytanie, czy po 89 niedziela też miała problemy. Za komuny wiemy, ale czy ostatnie 8 lat zarządu tej słusznie minionej koalicji? No więc przypomniałem sobie pana Goliszewskiego oczywiście, tylko miał trochę inne włoski wtedy. No, ale bardzo, bardzo w sercu nazwisko dobrze zapamiętałem, wie pani? I dobrze się pan przypomniał. Bardzo dziękuję za to świadectwo. Dziękuję serdecznie. Pani profesor Pawłowicz, no jak słyszałem ją wtedy, jak mówiła te 4 godziny, powiedziałem sobie, no ja nie byłbym w stanie tyle mówić taką siłą. I nagrałem sobie to wszystko, co pani powiedziała, zapamiętałem. No i muszę przecież pochwalić się, że panią nagłośniłem na cały świat, dlatego że jednak ja to streściłem w 11 minutach, co pani mówiła w 4 godzinach, ale gratuluję tej wypowiedzi. To naprawdę był wspaniały audyt i ten audyt był początkiem bardzo ważnej sprawy w Polsce. Wczoraj
profesor Piotrowski, europoseł, miał kapitalne wystąpienie w telewizji Trump, potem słuchałem go do 11:30 w nocy w Radiu Maryja i powiedział bardzo ważną, bardzo ważne rzeczy nawiązujące do tego, co pani profesor zrobiła. Naprawdę jest pani prekursorem bardzo ważnej sprawy. No i gdy chodzi natomiast o odpowiedź na pytanie, jak wyglądała sytuacja po 1989 roku. Mógłbym, nie chciałbym państwa zagadać, bo mam dużo do powiedzenia, ale znaczy nie miałem, może się mnie trochę bali albo coś, bo nie miałem nigdy nacisków, ani od biskupów, ani no straszyli mnie niektórzy ludzie, nie chcę powiedzieć, bo którzy straszyli mnie na przykład o antysemityzm, co jest nieprawdą, ale miałem takie różne rozmowy i strachy posyłane do mnie. Ja pisałem zawsze prawdę i nigdy się nie bałem. Ale żebym miał jakieś takie kłopoty, proszę państwa, są jakie? Że moje pokolenie księży, proszę państwa, ja jestem poważny ksiądz, ja mam 28 czerwca będę miał 55 lat kapłaństwa. Także to jest dużo lat. I tylko powiedziałem, że Bogu dzięki, że głowę mam dość, wydaje się dość dobrą, a poza tym zawsze straszę innych, że mój ojciec żył 100 lat. No, a dlaczego? Bo nikomu nigdy nie zazdrościł i powiedział mi kiedyś tak, wiesz dlaczego tak długo żyję? No powiedz, mówi, bo nikogo w życiu nie zabiłem. Mówi, a przecież byłeś na wojnie, ale nigdy nie strzelałem do człowieka, najwyżej do koła od samochodu. Tak mi mój ojciec powiedział. I rzeczywiście taki był. To jest taka sprawa, dlatego trzeba właśnie trzeba po prostu być dobrym, nikomu nie zazdrościć, wtedy wątroba dobrze pracuje i w ogóle jest dobrze. No a poza tym pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Gdy się ktoś gniewa, powiedzieć mu tak, inteligentny człowiek się nie obraża. I wtedy właśnie znikają różne dąsy i gniewy, bo każdy chce być uważany za inteligentnego. No, no to jeszcze... Ktoś mnie o coś zapytał ważnego. Gdy chodzi o papieża Franciszka, papież Franciszek rzeczywiście jest nieobliczalny. I on może zrobić, co uważa. No, ale to Kościół ma tylu kandydatów na papieży, że się o to nie boję. I następna jeszcze rzecz... Ja myślę tak, myśmy tutaj z panem no, Orłem rozmawiali, zaproponowałem dyskretnie taką historię, to będą, przepraszam, że mówię o sobie, moje imieniny. I zaprosiłem dość dużo ludzi ciekawych, nie po to, żeby mi śpiewali 100 lat albo jakieś tam historie, tylko nazywam to o nową kulturę spotkań i poprosiłem chyba 5 albo 6 ludzi habilitowanych, żeby powiedzieli 10 minut w czasie tego obiadu imieninowego o chrześcijańskich korzeniach Europy. Dzisiaj my musimy walczyć dzisiaj nie tylko o Polskę. My musimy zawalczyć o Europę. I to jest nasze święte obowiązek. Proszę państwa, i dlatego kultura spotkań, czyli pamiętajmy, że najwięcej rzeczy rozchodzi się pocztą pantoflową. I internet, który jest zagrożeniem dzisiaj, zgadzam się z panem, on może być tylko pokonany przez pocztę pantoflową. Żeby jeden drugiemu na imieninach, na urodzinach, na jakichś prywatkach powiedział trochę prawdy.
bo nie ma wyjścia. Nie ma na to sposobu. Ale jeżeli ludzie będą sobie mówili prawdę, to myślę, że to jest jakieś wyzwolenie. Druga rzecz. Trzeba czytać. Trzeba czytać książki. Dobrze, że są te książki Sienkiewicza przygotowy i tak dalej. Trzeba powrócić do książki, bo głupota narodu płynie z braku czytania. I dlaczego wrócić do bibliotek, wrócić do kupowania. Ja pamiętam, byłem młodym księdzem, nie było mnie stać na książkę wszystkie. Ale jak godzin przestałem przy kontuarze w księgarni, nieraz się litowali, już byłem księdzem w sutanie, że mi dawali krzesło na zapleczu księgarni, ja te książki oglądałem. I spis treści książek był dla mnie bardzo ważny. Dlatego pogódźmy się z książką, bo ona uczy myślenia, ona uczy mądrości. I to jest też antidotum przeciwko właśnie temu rakowi, który jest w internecie i gdzie indziej w innych kłamliwych rzeczach. A poza tym myślę, że najlepszym lekarstwem na wszystko jest modlitwa. Muszę wam się przyznać, że każdego dnia rozpoczynam dzień od 4 części różańca. 4. I to jest najlepszy pacierz i nawet ci moi najbliżsi mówią, ale się ksiądz zmienił. Bo różaniec bardzo ubogaca, jakoś uczy patrzenia, bo co w różańcu jest? Jest cała historia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Matki Najświętszej i potem ta czwarta część, którą zrobił Jan Paweł II, to jest to Kościół idący i zbawiający, i uczący. To wszystko jest coś pięknego i tego wam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że po pierwsze Klub Ronina robi dobrą robotę, bo uczy właśnie spotkania z takimi ludźmi jak ksiądz. A po drugie rozumiem, że ksiądz pójdzie na kompromis i obok zwykłej poczty pantoflowej jeszcze internetowa poczta pantoflowa też będzie dobra, aby dobrze ludzie te pantofle nosili. Jeśli ksiądz pozwoli, to chciałem ksiądzu wręczyć srebrną odznakę Klubu Ronina. I mam nadzieję, że czasem ksiądz ją założy. Bardzo księdzu dziękujemy. Czas milczenia i czas mówienia księdza. 25 lat podczas wojny, 5 lat by milczeliśmy i 28 lat podczas komuny też musieliśmy milczeć. Czyli był czas mówienia i czas milczenia. Bardzo księdzu dziękuję. Rozumiem, że to jest dla całego klubu. Zapraszamy księdza jeszcze do nas i myślę, że to się musi powtórzyć. Dziękujemy jeszcze raz bardzo. Z Bogiem. A ponieważ gościmy dzisiaj naszego ulubionego gościa, panią profesor poseł Krystynę Pawłowicz, to i jej chciałem wręczyć. Nie wiem, gdzie ty to założysz, ale dobrze byłoby to nosić. O! Dziękujemy. Mamy tylko króciutką przerwę, tak? Bo wszystko jest dobrze. Zapraszamy. Słucham? Jak szybko? Dobrze, 5 minut. Zapraszamy gości. Mamy jeszcze chwilę przerwy technicznej. Tak. Tak, znamy, skąd się tak.
Tak. Chciałem powiedzieć, że dla widzów w Blokpresie transmisja idzie cały czas, a pan Stanisław z telewizji Elart jeszcze potrzebuje chwili, żeby zmienić taśmę. Także jak chcecie, już możecie usiąść. A ja spróbuję wam dać wodę. Właśnie. Tutaj jest niedziela do wzięcia. Bardzo zapraszam. Nawet są dwa egzemplarze. Jeśli można, zaczynamy drugą część. Kibiców bardzo bym prosił o zajęcie miejsc. Czy można? Aha. Czy ksiądz z nami usiądzie, bo już zaczynamy drugą część? Jesteśmy na dwa dni dzisiaj, czy na trzy, przed dość ważną, a może bardzo ważną decyzją, jaką Brytyjczycy mają podjąć. Być w Unii, czy już dać sobie spokój? A mam nadzieję, że goście Elżbieta Królikowska-Awis, odznaczona ostatnio przez pana prezydenta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, pan profesor Piotr Wawrzyk. To zaraz wszystko powiesz. I niestety były poseł PiS-u, pan Zbigniew Giżyński. Elżbieta, w twoje ręce. Widzę poranione już myślą o tym, co zrobią. Myślałem, że Brytyjczyków. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj właśnie porozmawiać, bo mam nadzieję, że Państwo będą później zadawać pytania. Również jest to rzadka okazja, prawda, żeby dowiedzieć się z pierwszej ręki wielu ciekawych rzeczy na temat Brexitu właśnie pan Piotr Wawrzyk jest europeistą z Uniwersytetu Warszawskiego, a pan poseł Giżyński, tak, był, kiedy jeszcze był właśnie w Sejmie, był szefem komisji, członkiem komisji właśnie zagranicznej, tak, zagranicznej. Proszę Państwa, więc gdybyście Państwo zapytali mnie, jak mogę prognozować właśnie prognozy na temat wyników Brexitu, powiedziałabym nie wiem. Dlatego, że rzeczywiście w tej chwili właśnie
wyniki tak zwanych opinion polls, czyli wyniki badań opinii publicznej, idą po prostu łeb w łeb. Oczywiście fluktuują, prawda? Jeszcze niedawno entuzjaści Brexitu właśnie przodowali. W tej chwili właśnie od czwartku, piątku zaczęła się tutaj zmiana. Ale właśnie od początku. Proszę Państwa, właśnie chciałabym do tego, ale pozwoli Pan, mamy to w agendzie, jak to się teraz mówi, tak? Proszę Państwa, po 25 latach zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii widziałam wiele rozmaitych kampanii wyborczych, prawda? Były to kampanie parlamentarne. No i jedna kampania referendalna, chodziło o secesję Szkocji, prawda, 2 lata temu. Ale nigdy nie widziałam właśnie kampanii wyborczej tak agresywnej, jak jest właśnie w tej chwili. Rzeczywiście tak jest właśnie. Proszę Państwa, i rzecz polega na tym właśnie, że atmosfera rzeczywiście osiągnęła temperaturę wrzenia i tak było do ubiegłego poniedziałku. W poniedziałek właśnie, od poniedziałku jest jeszcze gorzej. To znaczy w poniedziałek w dzienniku Sun, własność Ruperta Murdocha, pojawił się apel do Brytyjczyków, aby głosowali za wyjściem, za Brexitem, za wyjściem z Unii Europejskiej pod tytułem Wszyscy patrioci głosują za wyjściem z Unii Europejskiej. Potem ośrodki badania opinii publicznej, to robione przez bardzo poważny ośrodek YouGov dla Timesa, konserwatywnego Timesa, przez inny ośrodek, też bardzo poważny, ORP, dla lewicowego z kolei Guardiana i jeszcze trzecie wyniki badań robione dla konserwatywnego Daily Telegraph. Wszystkie one wykazywały właśnie na przodownictwo, przodowanie właśnie w tym wyścigu entuzjastów Brexitu. I tak było do czwartku. We czwartek wiemy, co nastąpiło, prawda, w Burkill, w północnej Anglii, właściwie w Yorkshire, już doszło do morderstwa politycznego. Ofiarą jest była Jo Cox, deputowana Labour Party, czyli Partii Pracy, prawda? Była to posłanka, która reprezentowała poglądy swojego szefa, lidera partii, to znaczy Jeremy Corbyna, to znaczy bardzo taką twardogłową lewicę. Rzeczywiście Jeremy Corbyn jest to taki mastodont z lat 60., 70., za którego właśnie ta polityka Partii Pracy pożeglowała jeszcze bardziej w lewo, jeśli to możliwe, i partia ta stała się kompletnie niewybieralna. W każdym razie ofiarą właśnie stała się posłanka Labour Party, czyli socjalistka. Potem tym, który mordercą okazał się właśnie mieszkaniec Burkill, który z okrzykiem Britain First, czyli Britain First to jest prawicowa organizacja w Wielkiej Brytanii, bardzo prawicowa rzeczywiście, entuzjasta National Alliance, amerykańskiej partii, również bardzo takiej, bardzo prawicowej, bardzo ekstremistycznej. No i z okrzykiem Britain First rzucił się, prawda, i zamordował tę posłankę właśnie, która dla niego symbolizowała całe zło Unii Europejskiej. I teraz co robią liderzy dwóch właśnie partii? Zarówno konserwatysta premier David Cameron, jak i szef Labour Party Jeremy Corbyn, obaj jadą do Burkill, składają hołd, prawda, i ofierze.
I proszę Państwa, zawieszają kampanię wyborczą po to, aby właśnie schłodzić nieco atmosferę. Po prostu sami przestraszyli się w jakimś momencie, że ta spirala agresji, która niestety była skierowana z prawej strony, w lewą stronę, to znaczy ze strony euroentuzjastów w stronę właśnie eurofilii, eurosceptyków, przepraszam, okazało się właśnie, że ta kampania była tak właśnie agresywna, że po prostu Brytyjczycy potrzebują w tej chwili i liderzy partyjni właśnie stwierdzili, że potrzebują jakiegoś momentu zastanowienia, jakiegoś momentu schłodzenia atmosfery, aby właśnie dalej już, być może nie na takiej, prawda, nie taka amplituda emocji, aby właśnie dotrzeć do tego czwartku, czyli do 23 czerwca. I teraz ja mam do panów pytanie właśnie, jak panowie, bo chciałabym podzielić to na trzy, jak gdyby takie sekcje, to znaczy najpierw to, potem prognozy, co będzie, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, prawda? Co będzie, jeśli nie wyjdzie? No i trzecia taka sekcja, jak na tym wyjdą Polacy, których w ilości 800 tysięcy przebywają w Wielkiej Brytanii. Więc panie doktorze, proszę uprzejmie powiedzieć właśnie, jak pan widzi właśnie to sprzężenie zwrotne właśnie między atmosferą, bo rzeczywiście bardzo była ta kampania bardzo gorąca, bardzo agresywna, a tym skutkiem, jakim był po prostu mord polityczny. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mam możliwość uczestniczenia w takim spotkaniu z Państwem. Dziękuję bardzo, że mam możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Odpowiadając na pytanie, w tej chwili sondaże, tak jak pani redaktor powiedziała, mówią, że następuje stopniowy, powolny przyrost poparcia dla pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, co doprowadziło w efekcie do takiego wyrównania trochę tych sondaży. Natomiast czy to wydarzenie z czwartku przełoży się na zmianę atmosfery, ale też w konsekwencji na zmianę głosowania? To wyciszenie atmosfery w tym okresie tych kilku dni, tego tygodnia w zasadzie, w tej chwili trudno ocenić. Kiedy zawsze do tego rodzaju sytuacji dochodzi, mnie się przypomina przypadek Szwecji, kiedy Szwecja głosowała w referendum również, czy ma przystąpić do strefy euro. No i na jakiś czas przed tym referendum została zamordowana Anna Lindh, która była taką twarzą kampanii pro-euro. Wszyscy byli przekonani, że to będzie ten efekt taki właśnie sprzyjający wejściu Szwecji do strefy euro. Okazało się, że niekoniecznie. Wynik był inny. Tutaj mamy aż 7 dni paradoksalnie i myślę, że w tej chwili albo po pierwsze jest trudno przewidzieć, czy to się skończy Brexitem, czy też pozostaniem. A po drugie też wydaje mi się, że dla samych Brytyjczyków ten czas na zastanowienie nie do końca został ofiarowany, tak to nazwijmy. Dlatego, że co prawda politycy powiedzmy wyciszyli swoją kampanię, ale to nie znaczy, że skończyła się dyskusja na przykład w mediach na ten temat. Ona trwa nadal, bo Brytyjczycy są nadal przekonywani do jednej bądź drugiej opcji. Ale Brytyjczyk w moim przekonaniu tutaj będzie się zastanawiał z dwóch punktów widzenia, starając się podjąć ostateczną decyzję. Przede wszystkim ci, którzy są niezdecydowani. Ich liczba zmniejsza się, ale jednak jeszcze jest pewna grupa osób, która nie wie, co zrobić. Dwa elementy, myślę, o tym zadecydują. Pierwszy to oczywiście to wydarzenie z czwartku, bo to na Brytyjczykach wygląda na to, że zrobiło takie wrażenie współczucia dla tych osób, które zostały pozbawione no właśnie wsparcia ze strony tej osoby zamordowanej. Ale z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że może to zmobilizować w konsekwencji taki tok rozmowania, o którym przed chwilą powiedziałem, może zmobilizować do tego, aby pójść na głosowanie te osoby, które są przeciwko. I to znowu może być tak, że się zrównoważy po prostu.
Ja osobiście, jeżeli miałbym w tej chwili typować, aczkolwiek trudno osobiście przesądzić, ale wydaje mi się, że niewielką przewagą głosów jednak Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Ja tutaj jeszcze dodam, proszę Państwa, że jednak od czwartku te wyniki badań opinii społecznej jednak zaczęły się właśnie przechylać na stronę euroentuzjastów. Już jest tak, około 6 punktów dzisiaj właśnie, dziś przebiegłam przez te wszystkie wyniki badań i jednak około kilku punktów jest już, wahadło wychyliło się w drugą stronę od czwartku. To znaczy w tej chwili już przeważają właśnie euroentuzjaści. Dziękuję bardzo pani redaktor, szanowni państwo. Jak pada pytanie, jaki będzie wynik, to ja oczywiście nie będę futurystą i nie będę wróżył z fusów. Podejrzewam, podobnie jak pan profesor, że niewielką ilością głosów Wielka Brytania pozostanie w Unii. Z tego względu, że są dwa podobne przypadki w niedalekiej perspektywie, które gdzieś tam w różnych zakątkach świata się działy. Jedno blisko, a mianowicie referendum szkockie, gdzie właśnie w podobny sposób to przebiegało i ta Szkocja ostała się w Zjednoczonym Królestwie. A drugi takie referendum, już troszeczkę zapomniane lat temu, kilka, o ile nie już koło 10, nie pamiętam, to jest referendum w Quebecu, które tam też było bardzo gorąco, no bo to bądź co bądź podział państwa i też ono się w podobny sposób zakończyło. I w jednym i w drugim przypadku ci, którzy ogłaszali te referenda, doskonale wiedzieli, że to jest ostatni moment na to, aby czy to Szkocję, czy w tamtym wypadku Quebec pozostawić we wspólnym państwie, albo w Zjednoczonym Królestwie, albo w Kanadzie, tak jak to miało miejsce w przypadku Quebecu. Ponieważ te nastroje separatystyczne coraz bardziej się zwiększały, więc to był taki ostatni moment do przeprowadzenia tego referendum z szansami na to, aby jednak zachować integralność terytorialną tych państw. I przypuszczam, że podobnie jest w tym przypadku, to znaczy David Cameron, który jest bardzo zmyślnym politykiem, zrobił to referendum nie przez przypadek, on to sobie wykalkulował, że to jest ten moment, kiedy jeszcze jest w stanie przewidzieć na swoją rzecz korzystne te referendum. Natomiast odpowiadając na to pytanie, to jest to taka wariacja dotycząca tego, co może się stać, aczkolwiek jak będzie, zobaczymy. Natomiast padło bardzo ważne pytanie z ust pani redaktor. W jaki to sposób wpłynie na los Polaków, którzy w ogromnej rzeszy, około 800 tysięcznej. Dobrze, bo ja zrozumiałem, że ono teraz padło i chciałem na nie odpowiedzieć, ale okej. Relacja właśnie między tym morderstwem politycznym, a mową nienawiści, a morderstwem politycznym. Powiem tak, to proszę Państwa, jeżeli chodzi o morderstwa polityczne wynikające, czy to tak to się teraz mówi, z mowy nienawiści, czy po prostu z ogromnych emocji, które powodują, że ludzie nie są w stanie powściągnąć swoich emocji języka. To jest rzecz, która się niestety w polityce w różnych państwach zdarza. Mieliśmy spektakularny przykład morderstwa w Norwegii, prawda, Breivik, który wymordował około 80 osób. Mamy ten przykład szwedzki, ale my także mamy takie smutne przykłady w naszej historii, bo prezydent Narutowicz to jest dokładnie ten sam schemat, to znaczy bardzo silne emocje polityczne, które powodują, że ktoś po jednej czy po drugiej stronie nie wytrzymuje tych emocji i daje im upust w strasznej zbrodni. I to zawsze jest element, który jakoś powoduje, że te emocje w każdym tam gdzieś dostają takiego resume, dostają takiego podsumowania jeszcze raz. Natomiast myślę, że to nie ma wpływu na decyzje ludzi gdzieś tam na końcu, że to coś innego gra rolę. Gdyby doszło do
teraz na dniach jakichś spektakularnych, nie daj Boże, kolejnych zamachów w Europie związanych z imigrantami, to by mogło wpłynąć, bo to by wywoływało pewną taką lub inną falę strachu. Natomiast tego typu rzecz, która dotyka nie ogół ludzi, ale polityka, a politycy nigdzie na świecie nie mają dobrej prasy, to jest zawsze ta część społeczeństwa. Oczywiście wszyscy współczują, stała się rzecz straszna, bo ktoś zginął, ale jako klasa nigdzie politycy prasy dobrej nie mają, w związku z tym nie przypuszczam, żeby to w jakiś diametralny sposób odmieniło wynik tego referendum. A jednak, proszę Państwa, dokumentując temat, przewertowałam właśnie prasę brytyjską właśnie z wczoraj, z dziś oraz zerknęłam właśnie w CNN, BBC World Service i Euronews, to znaczy ta europejska, prawda, też właściwie wszystkie lewicowe. I proszę Państwa, zarówno konserwatywna prasa brytyjska, jak The Daily Telegraph, prawda, The Times, czy Czerwoniak, The Daily Mail i te lewicowe telewizje, ale także lewicowy Guardian, prawda, gazeta brytyjska i te lewicowe światowe telewizje twierdzą jednym głosem, że istnieje sprzężenie zwrotne między tą niezwykle agresywną, gorącą kampanią Wielkiej Brytanii, a tym, co się stało właśnie w Berkeley. Po prostu atmosfera była, zwłaszcza przez euroentuzjastów, czyli Davida Camerona, jego ministra skarbu i finansów George'a Osborna, głównie, prawda, to są te twarze tej euroentuzjastów brytyjskich, oni po prostu podgrzewali atmosferę, zaglądając do kieszeni obywateli. To znaczy, zaczęło się bardzo sprytnie, to znaczy David Cameron wie, że Brytyjczycy są pragmatykami i że bardzo dobrze umieją liczyć. I dlatego właśnie sięgnięto po tę argumentację finansowo-gospodarczą. Stwierdzono właśnie, że w razie wyjścia właśnie, w razie Brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej, nastąpi wielka dziura budżetowa. George Osborne stwierdził, że nastąpi podniesienie podatków o kilka punktów, co w ogóle wywołałoby trzęsienie ziemi i i jeszcze większe cięcia budżetowe, zwłaszcza na National Health Service, czyli bezpłatną służbę zdrowia, na edukację oraz bezpieczeństwo publiczne. Bezpieczeństwo publiczne dla Brytyjczyków to jest w tej chwili płachta na byka, dlatego że przeżyli kilka właśnie zamachów terrorystycznych i nie życzą sobie właśnie więcej. To znaczy, Cameron i Osborne przycisnęli właśnie ten pedał finansowo-gospodarczy, prawda, strasząc ludzi. Wobec tego cała prasa właśnie pisała, że to jest kampania strachu, że żeby nie kontynuowali tego, dlatego że napędza się jak gdyby spirale niepewności, spirale lęków społecznych, nie mówiąc o tym właśnie, że od czasu do czasu spotyka się jakiś osobnik właśnie niestabilny psychicznie, prawda? Tak jak Tomasz Mer z Berkeley i może dojść do tragedii. Więc wyniki badań popularności Davida Camerona spadły w ciągu ostatnich właśnie kilku dni bardzo, ponieważ Brytyjczycy zaczynają winić właśnie Camerona i Osborna i tę kampanię, tak zwaną kampanię strachu, zaczynają winić za ten mord polityczny właśnie. Czyli istnieje coś takiego, w Polsce też była podobna historia w Łodzi, prawda? Zamordowano właśnie asystenta europosła PiS, Marka Rosiaka właśnie. No i wtedy Prawo i Sprawiedliwość również obwiniało Platformę Obywatelską za ten nakręcanie spirali nienawiści, za ten język nienawiści, prawda, za ten przemysł pogardy. Okazuje się, że nie był to żaden wynalazek nasz polski, że również Amerykanie, prawda, Amerykanie, Brytyjczycy i tak dalej, również właśnie wskazują na ten sam motyw. To chciałabym to dodać. Elżbieta. Minęło pół godziny, a my byśmy się chcieli dowiedzieć, jakie są konsekwencje Brexitu albo decyzji pozostania w Unii
dla Polski i dla Polaków, także dla Unii. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Ale jeszcze chyba mamy pół godziny. Mamy tylko pół godziny. Jeszcze mamy pół godziny, to damy sobie radę. Właśnie, więc wracając właśnie do tego wątku, istnieje i wsparło tę koncepcję, jak gdyby tę ideę, wsparły właśnie media właściwie światowe, prawda, bo to i CNN, i BBC World Service, i Euronews, które nie mają żadnego tutaj interesu, jak gdyby, wskazały właśnie na to, że istnieje to sprzężenie zwrotne. Być może dlatego teraz to wahadło się jednak przechyla w stronę przeciwników Brexitu. Chętnie bym usłyszała, co pan doktor na ten temat myśli. To znaczy właśnie tego... Czy to była zdaniem pana kampania, czy to jest kampania udana, kampania cywilizowana, kampania, która właśnie, no, której spodziewaliby się, powiedzmy sobie, Brytyjczycy? Ta kampania mnie osobiście trochę przypomina to referendum szkockie, dlatego że tam podobnymi akcentami usiłowały obie strony. Były te aspekty finansowe, były te aspekty jedności kraju, bo tutaj też jest kwestia przecież jedności przyszłości w ogóle państwa brytyjskiego jako całości, bo Szkoci zapowiadają, że poza Unią nie chcą być i wtedy wystąpią z Wielkiej Brytanii, czyli będzie powtórne referendum, które już pewnie wtedy zakończy się po myśli secesjonistów. No ale pojawia się pytanie, cały czas wraca jedno pytanie, czy te kampanie rzeczywiście muszą być tak agresywne, że dochodzi do tego rodzaju zdarzeń. Wydaje mi się, że w ostatnich czasach mamy trochę niedobry trend, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia kampanii. Nie mówię o Wielkiej Brytanii, nie mówię o Polsce, mówię generalnie na świecie, w Europie przede wszystkim. Ale widzimy to też chociażby na tej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczyna dominować przekaz mówiący o tym, że jeżeli czegoś nie zrobisz, to znaczy inaczej mówiąc nie zagłosujesz na nas, to stanie się tragedia. Albo jeżeli zagłosujesz na mojego przeciwnika, to jeszcze większa będzie tragedia. To z kolei zaostrza kampanię z drugiej strony. W efekcie następuje to, o czym pani wspominała, takie wzajemne nakręcanie się tej argumentacji negatywnej, a ona prowadzi do niezbyt dobrych konsekwencji na różnych etapach. Przywoływany był przykład w Łodzi, ale też pamiętajmy, że Holandia ma tego rodzaju doświadczenia, Francja, Hiszpania, tak jak mówiłem, Szwecja również, więc to jest w pewnym sensie konsekwencja w różnych krajach tego stylu prowadzenia kampanii. No i dochodzi jeszcze jeden element. Nie chciałem powiedzieć, że zawsze wszystkiemu są winne media, ale łatwiej w mediach sprzedać informację ostro postawioną, tak? Wyartykułowaną takim bardzo ostrym tytułem, ostrą w treści, nawet jeżeli ona dotyczy błahego elementu. No a to z kolei musi prowadzić do tego, że pojawia się odpowiedź. Odpowiedź zwykle albo co najmniej ostra, albo jeszcze ostrzejsza. W efekcie znowu tak, że w tym wymiarze nakręca się ta negatywna, tak to nazwijmy, kampania ostra. A jeżeli chodzi o skutki, to wydaje mi się, że jeżeli mówimy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to po pierwsze pamiętajmy o tym, że to nie stanie się 24 czerwca. Bo tak jak zapowiadał David Cameron, jeżeli tak się stanie, to na przełomie tego i przyszłego miesiąca złoży tak zwaną notyfikację do Brukseli. No, czyli zapowie zamiar wystąpienia. I od tego momentu będzie 2 lata na wynegocjowanie relacji między Wielką Brytanią, albo inaczej tym, co pozostanie z Wielkiej Brytanii, i Unią Europejską. Są 2, a właściwie nawet 3 możliwości ułożenia tych wzajemnych relacji. I od tego, który z tych wariantów będzie wybrany, zależy też, w cudzysłowie, los Polaków w Wielkiej Brytanii. Bardzo prosimy o te 3 warianty. Pierwszy, w skrócie rzecz ujmując, pierwszy jest taki, że
status tej nowej Wielkiej Brytanii, tak to nazwijmy, będzie podobny do statusu Rosji, na przykład krajów bałkańskich nieaspirujących do członkostwa. Czyli nie będzie państwem obcym ta nowa Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej. To jest oczywiście moim zdaniem mało realny scenariusz. Najbardziej realny w moim przekonaniu scenariusz zakłada, że ta nowa Wielka Brytania stanie się, nie będzie częścią Unii Europejskiej, a stanie się państwem wchodzącym w skład tak zwanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czyli inaczej mówiąc, uzyska podobny status jak Norwegia na przykład. To znaczy będzie stosowała u siebie prawo Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych, te tak zwane cztery swobody przede wszystkim, między innymi swobodę przepływu osób, ale po pierwsze nie będzie wpłacała pieniędzy do unijnego budżetu, bo nie będzie członkiem Unii. No i też siłą rzeczy nie będzie uczestniczyła w stanowieniu tego prawa, które będzie przyjmowane na forum Unii. Jest jeszcze trzecia możliwość, w moim przekonaniu tak samo mało prawdopodobna jak ta pierwsza, że Wielka Brytania uzyska jakąś formę stowarzyszenia z Unią Europejską. No czyli powiedzmy, że status zbliżony do statusu Turcji, ale bez negocjacji akcesyjnych. Tego statusu, który był przez te ostatnich kilkadziesiąt lat wobec Turcji realizowany. To znaczy, że będzie miała na przykład strefę wolnego handlu, w cudzysłowie powiedzmy zniesienie barier celnych, ale bez członkostwa, bez ubiegania się o członkostwo. No i oczywiście jest jeszcze możliwość taka, że Parlament brytyjski, nawet jeżeli ten wynik referendum będzie mówił o tym, że Brytyjczycy chcą wyjść z Unii, Parlament brytyjski powie nie. Formalnie rzecz biorąc jest to możliwe. Około 70% posłów tak, do Izby Gmin jest zwolennikami pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Może być trudno z jednej strony zagłosować za wyjściem z Unii, w której członkostwo swojego kraju popierają, ale z drugiej strony brytyjska klasa polityczna tym się wyróżnia, że ma poczucie lojalności wobec obywateli, wobec ich werdyktu. Więc będzie im bardzo trudno wtedy zlekceważyć wynik referendum. Łatwo będzie to najłatwiej będzie przeprowadzić ten scenariusz, jeżeli ten wynik będzie ze wskazaniem jedynie, remis ze wskazaniem, tak to nazwijmy, czyli na przykład 50% i 0,1 czy 0,01% za wyjściem z Unii Europejskiej, no to powiedzmy, że wtedy te proporcje będą pół na pół i wtedy być może taki scenariusz będzie miał miejsce. Dziękuję. Sobie wyobraża dwa warianty, to znaczy Wielka Brytania wychodzi, prawda, Brexit się dokonuje i Wielka Brytania pozostaje, zmiany w Unii. Jeżeli chodzi o wyjście, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to tutaj absolutnie te warianty, które nakreślił pan profesor, są wariantami dobrze wykreślonymi, natomiast nie ulega cienia wątpliwości, że to będzie taki wariant norwesko-szwajcarski. Czyli cóż z tego, że Szwajcaria czy Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, dostać się z Austrii do Szwajcarii czy ze Francji do Szwajcarii jest o wiele łatwiej nawet niż z Francji do Wielkiej Brytanii, bo nie ma żadnej kontroli granicznej. Albo z Francji do Hiszpanii, prawda? Więc z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, uciążliwości dla przeciętnych mieszkańców Europy nie będzie miało to żadnego znaczenia. Zakładając natomiast, bo to jest sprawa ważna, czyli te jednak relacje wobec Polaków, zakładając nawet scenariusz jakiś taki skrajny, że dochodzi do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do takiego rozwodu, który nie ma charakteru aksamitnego, czyli że wszyscy się rozchodzą, każdy idzie w swoją stronę. Według mnie nawet tak daleko idący rozpad nie będzie miał żadnego wpływu negatywnego dla mieszkających tam Polaków. Dlaczego? Oczywiście z punktu widzenia Polaków funkcjonowanie w obrębie Unii Europejskiej daje im pewien dodatkowy parasol w postaci rozwiązań unijnych, które dodatkowo ich troszeczkę chronią. Ale oni dzisiaj są chronieni w sposób ważniejszy innego typu parasolem. To jest to, że ci Polacy, którzy przyjechali, mieszkają dzisiaj tam na Wyspach Brytyjskich i niestety, mówię niestety, bo to dla naszego kraju dobre nie jest,
mają zamiar tam zostać, raczej nie zakładają powrotu do ojczyzny. Oni są dzisiaj tam niezwykle potrzebni. Ja dam przykład. Jest takie miasto w północnej Anglii, Blackburn. Znane w Polsce, ponieważ klub piłkarski Blackburn Rover grał swego czasu z Legią Warszawa w eliminacjach do Ligi Mistrzów wiele lat temu. Otóż w tymże Blackburn, nawet nie w eliminacjach, tylko już w rozgrywkach grupowych, przepraszam, w tymże Blackburn żyje około 110 tysięcy ludzi. To jest wielkość Włocławka. Północna Anglia, przemysłowe miasto w okolicy Liverpool, Manchester, tam sytuacja już jest też bardzo podobna. W tym Blackburn 60 tysięcy to są imigranci pochodzenia azjatycko-arabskiego. Tak, tak, Pakistan, Bangladesz, Kurdystan, czy Kurdowie z Turcji. Burmistrz tego miasta to Kurd. Meczetów w tym mieście jest więcej niż świątyń chrześcijańskich, różnych odłamów chrześcijaństwa razem wziętych. Polaków jest tam około 5%. Oni się nie zaliczają do tych 60%, tylko są tej 40% mniejszości. Oni są tam traktowani jako normalnie jak Anglicy, bo niosą cywilizację europejską. Niosą tą tożsamość, która jest niezwykle podobna i nasza, i angielska. Może mamy lekko inne poczucie humoru i troszkę inny apetyt w kuchni, ale jeżeli chodzi o pewne fundamenty, to one są zbieżne. Mało tego, są pewną nadzieją dla tej społeczności, która tam mieszka, bo jak idzie mama ze swoimi dziećmi pochodzenia pakistańskiego czy z Bangladeszu, to tak za jedną rękę trzyma trójkę, za drugą trójkę, trójka jeszcze trzyma się za spódnicę. Jak idzie Angielka, no to jest jedno dziecko, które obok niej drepcze, a jak idzie polska rodzina, mam tam znajomych, którzy spod Torunia, z Unisławia wyjechali, to mają trójeczkę, Polacy. No bo jakby po pierwsze my kochamy dzieci jeszcze, jak są warunki stworzone poprzez pewne rozwiązania społeczne, to chętnie te rodziny mają dwójkę, trójkę dzieci. W związku z tym tu jest ładunek, to może zabrzmi nieco, ktoś powie, wręcz rasistowska, ale to jest ładunek białej cywilizacji. To ma znaczenie, proszę Państwa. To nie jest tak, że to nie ma znaczenia. My stoimy u progu końca tej Europy, jaką znamy. To się zadzieje na naszych oczach. Ci, którzy są, jakby to powiedzieć, nieco młodsi na tej sali, jeszcze będą widzieli, jak się spełnią słowa smutnej, ale niestety chyba prawdziwej piosenki, którą śpiewa Paweł Piekarczyk, że z Notre Dame będzie meczet, a z Big Bena minaret. I to nie na skutek jakiejś tam inwazji, nawet teraz tych imigrantów, którzy płyną, tylko na skutek już tych procesów demograficznych, które powodują ci, którzy już mieszkają w Europie. Przecież tych zamachów w Paryżu czy w Belgii nie dokonywali najczęściej ci imigranci, którzy dopiero co przyjechali, ale obywatele Belgii i Francji. Jak sobie popatrzymy, tam teraz euro się odbywa, jak wyglądają te drużyny, prawda? To tam jak gra Polska i powiedzmy Węgry, no to widać, że to są mistrzostwa Europy. Bo jak grają Anglicy i Szwajcarzy, to tak nie jesteśmy pewni, czy nie zatrzymaliśmy się na Al Jazeera. W związku z tym, bo każdy szuka tej bezpłatnej transmisji po tych niepolskich kanałach i nie do końca wie, czy trafił na ten niemiecki kanał, czy na jakiś inny. Już ostatnie zdanie, żeby ten wątek zamknąć. I dlatego z punktu widzenia Polaków, to oni będą tam trzymani za wszelką cenę, bo są jeszcze jakąś szansą, żeby jeszcze troszeczkę zachować, przedłużyć tą egzystencję, jeszcze na to pokolenie przynajmniej. A potem to, jak Ludwik XIV mówił, po mnie nawet potem. To a propos tych drużyn, ja pozwoliłem sobie to robić takie spostrzeżenie. Niedawno był, wczoraj czy przedwczoraj, mecz Belgii. Moich obserwacji wynikało, że powiedzmy z dziada pradziada, o tak to nazwijmy, Belgami, było trzech piłkarzy na boisku.
trzech dosłownie. To tutaj taki żart tylko powiem. 10 lat temu, proszę Państwa, 10 lat temu, podkreślam, nawet 12, to było, zdaje się, podczas Mistrzostw Świata w 2004 roku, Janusz Korwin-Mikke, znany w Polsce, znana w Polsce osoba niezwykle, zamieścił dwa zdjęcia. Reprezentacja Francji, rok 1954, piłkarska reprezentacja Francji, rok 2004, i bez żadnego słowa komentarza, tylko dwa zdjęcia zamieścił. Podpis był następujący: dowód na ocieplanie się klimatu. Dzisiaj mógłby spokojnie zamieścić trzecie zdjęcie i zauważyliby Państwo, że proces ocieplania klimatu gwałtownie przyspieszył mimo intensywnej walki z tym poprzez różnego rodzaju energetyczne przedsięwzięcia w Europie. Panie doktorze, Pana opinia na temat Polaków, właśnie losów Polaków w Wielkiej Brytanii. Zgadzam się z panem posłem, że najbardziej realny scenariusz jest ten, nazwijmy to, norwesko-szwajcarski, i to jest też scenariusz, który w zasadzie sprawi, że różnic nie będzie wielki w stosunku do tego, co jest dziś, tak jak pan poseł powiedział. Jedna tylko uwaga, wzmacniająca niejako to stanowisko. Brytyjczycy są bardzo przywiązani też do prawa, tak to nazwijmy, do tego przestrzegania prawa, ale też przez państwo. No i zgodnie z tym, że właśnie brytyjskim prawem te osoby, które tam nabyły jakieś świadczenia albo możliwość pracy, albo korzystają z jakiejś ochrony, stosuje się do nich tak zwana zasada ochrony praw nabytych. Czyli inaczej mówiąc, ci Polacy, którzy już w tej chwili są, zapewne pozostaną na tych samych prawach, na jakich byli do tej pory, aczkolwiek, tak jak to wspomniałem wcześniej, będzie tutaj kwestia wynegocjowania tego formalnego przez Komisję Europejską, bo to ona w imieniu Unii ewentualnie będzie prowadziła rozmowy z Wielką Brytanią, aby ten status formalnym porozumieniem zagwarantować. No ale to pod warunkiem cały czas, tak jak mówimy, że do tego Brexitu dojdzie. Jedno zdanie jeszcze tylko powiem. Dobrze. Proszę Państwa, to ja łyżkę dziegciu tutaj do tej, prawda, beczki miodu. Proszę Państwa, ja rozmawiałam nie dalej jak dwa tygodnie temu właśnie z Polakami z naszej parafii Brighton Hove. Właśnie jest ich tam masa, są tysiące na południu, i oni ich opinia jest zupełnie inna. To znaczy twierdzą Polacy, że jeżeli dojdzie do Brexitu, natychmiast Brytyjczycy zastosują własną legislację znacznie bardziej ostrą, aniżeli właśnie prawodawstwo brytyjskie. I tak najprawdopodobniej będzie. Proszę Państwa, Brytyjczycy są po prostu tak w tej chwili nabuzowani, napaleni i tak zirytowani, ponieważ standard życia obniża im się głową w dół, ruchem ślizgowym. Służby publiczne, to znaczy szpitale, szkoły właśnie. Szpitale, proszę Państwa, w Wielkiej Brytanii teraz są dokładnie takie jak w Polsce, a jeszcze 10 lat temu były zupełnie inne, powiem. Klasy szkolne liczą sobie 40 kilkoro dzieci, a jeszcze niedawno było 20 kilkoro dzieci. Właśnie bezpieczeństwo publiczne bardzo się obniżyło. Brytyjczycy rzeczywiście, prócz tych finansowych, prawda, w tej chwili właściwie atmosfera jest taka, że Brytyjczycy już nie słuchają tych wszystkich wyliczeń finansowych, tylko krzyczą we want to have our country back. Chcemy mieć swoją Wielką Brytanię, jaką znamy sprzed tego zalewu właśnie imigrantów ze wspólnoty europejskiej, prawda, i spoza. Chcemy mieć ją z powrotem. I to ich emocjonalnie napędza. Bardzo mi przykro, ale tak właśnie jest. Tylko że jest mały problem, że oni mają tych imigrantów nie w związku z tym, że jest Unia Europejska i zalew Europy, tylko to są ich właśnie, którzy sobie na własne życzenie załatwili. Bo Pakistan, Kurdowie, Bangladesz to jest efekt ich nieumiejętnej polityki i najpierw tego, że budowali imperium, potem chcieli po tym, jak to imperium się rozleciało, zachować więzi z tymi poszczególnymi koloniami, dając określone uprawnienia, a potem po cichu przez lata tolerowali, im to całe towarzystwo tam przyjechało, już dzisiaj się stamtąd nie wyprowadzi i te marzenia, o których pani redaktor mówiła, mogą sobie między bajki włożyć, bo to już się nie wróci.
Panie doktorze, to ja myślę, że jest troszeczkę inaczej. To znaczy, czyja wina, oczywiście, że to jest, nie można powiedzieć przede wszystkim, że to jest wina Brytyjczyków. To jest wina kolejnych rządów brytyjskich, to znaczy lejberzystów, prawda, 13 lat, przez 13 lat panowania lejberzystów każdego roku przybywało do Wielkiej Brytanii 250 tysięcy imigrantów netto, to znaczy tych, którzy pozostawali, prawda, ta nadwyżka, która pozostawała, kiedy inni wyjeżdżają. Oczywiście, oczywiście, panie doktorze, jest to sprawa pewnej... No i David Cameron, który obiecał 6 lat temu właśnie, obiecał zmniejszyć imigrację z 250 tysięcy, falę imigracyjną, do 50 tysięcy. Oczywiście, ponieważ jest produktem właśnie tej rewolucji kontrkulturowej i on już innego państwa niż opiekuńczego nie zna, oczywiście tego nie zrobił. W tej chwili jest 330 tysięcy właśnie imigrantów. I tu pan doktor ma rację, że to są głównie, i ja zawsze to podkreślam właśnie, że to są głównie imigranci, ci, którzy wyciągają rękę do państwa, prawda, są na garnku, to są imigranci spoza Europy, bo oni nie mają, prawda, nie mają ochoty na pracę, nie mają podstawowych umiejętności, prawda, nie znają języka angielskiego i wcale nie zamierzają się asymilować. Oczywiście tak jest. Ale w tej chwili właśnie Brytyjczycy nie lubią już w ogóle wszystkich imigrantów. No tak, tylko że cały... Jasne. To ja mam prośbę, aby pani redaktor uspokoiła swoich znajomych, dlatego że Brexit nie będzie miał miejsca 24 czerwca, nawet jeżeli zagłosują za wyjściem. Wtedy się zacznie droga do Brexitu. Brexit nastąpi w momencie wejścia w życie umowy na ten temat z Unią Europejską. Tej umowy, o której mówiłem, że będzie tam zagwarantowana kwestia wzajemnych relacji między tymi stronami. Ale ja też mam swoje spostrzeżenie z ulic Londynu, że czasami znajomość języka angielskiego na ulicach, przynajmniej Londynu, wcale nie jest potrzebna. Wystarczy znajomość właśnie jakiegoś, któregoś z tych pozaeuropejskich, tak to nazwijmy, języków, albo języka polskiego. To na pewno. Ja zanim jeszcze o jednej kluczowej rzeczy powiem, to znów taka anegdotka sportowa. Jest pewien odpływ w drugą stronę, bo jakbyśmy patrzyli na reprezentację Kataru, która na przykład grała z naszymi szczypiornistami na ostatnich Mistrzostwach Świata, to jak widać tam również ona jest posiłkowana imigrantami, ale z Europy z kolei. I to w kilku innych dyscyplinach już ten kraj zaczyna podobne rzeczy robić. Natomiast... Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję za miłe tytułowanie. Parlamentarzystą już nie jestem. Jestem pracownikiem akademickim. Robiłem doktorat ze stosunków zagranicznych i w tym zakresie jako historyk takie spostrzeżenie chciałem poczynić. Otóż było takie fantastyczne państwo, które wymyślone zostało zgodnie z legendą 753 lata przed Chrystusem. To było Imperium Rzymskie. Imperium Rzymskie było taką Unią Europejską starożytności, czyli skupiało wokół Morza Śródziemnego wszystkie co zasobniejsze tereny, wszyscy pod jednym panowaniem, był tam dobrobyt. W ówczesnym rozumowaniu tego słowa był tam dobrobyt. Tendencje decentralistyczne w III wieku, które były, tworzenie właśnie podobne jak dzisiaj, jakieś referendum o wyjściu, tam ktoś się zbuntował, podzielono to państwo w pewnym momencie wreszcie. To wszystko doprowadziło do tego, że państwo, czyli ten konglomerat tak osłabł, że wędrówka ubogich, ale bitnych ludów z północy zakończyła ten temat. Teraz jest dokładnie to samo, tylko ta wędrówka odbywa się z południa. Efekt będzie ten sam. My jako Polska, jesteśmy jak Brytania wtedy w Imperium Rzymskim. Trochę na boku. Więc może nas ta fala Hunów, Wandalów i różnych takich XXI wieku ominąć. Dzięki Bogu, że nas omija. W związku z tym myślmy o tym, co dalej, bez względu na to, co ta Wielka Brytania zrobi, bo problem nie jest w postaci tego, czy oni są, czy nie są w Unii Europejskiej, tylko jak ta Unia za chwilę będzie wyglądała, a ona będzie wyglądała tak, że z tego
Big Bena będzie minaret prędzej czy później. Może jeszcze pana doktora zapytamy, jak wyobraża sobie tę Unię właśnie po ewentualnym Brexicie? Obawiam się, że Brexit wtedy nie będzie ostatnim exitem, tak to nazwijmy. Obawiam się, że jest kilka krajów, które mają podobne poglądy, w których podobne poglądy mają partie albo uczestniczące we władzy, albo mające duży wpływ na władzę. Dania, Holandia. Mało tego, Czechy zapowiedziały, że jeżeli będzie Brexit, to pójdą ich drogą. Nieważne, który z tych krajów, ważne, jeżeli któryś to zrobi, to uruchomi kolejną lawinę. Bo nie zapominajmy, że jest jeszcze Front Narodowy na przykład we Francji. Ja osobiście nie wierzę, żeby Marine Le Pen została prezydentem, bo będzie zjednoczenie, tak to nazwijmy, demokratów przeciwko tej faszystowskiej, oczywiście w tym znaczeniu w cudzysłowie, partii zwanej Front Narodowy. Już kiedyś tak było w wyborach prezydenckich, kiedy jej ojciec kandydował i też nastąpiło zjednoczenie tego mainstreamu przeciwko partii kandydatowi, który do niego nie pasował. I pewnie też będą usiłowali to powtórzyć w tych wyborach. Ale jest jeszcze Austria. To wszystko sprawia, że wchodzą w grę tak naprawdę różne kręgi kulturowe, państwa z różnych regionów Europy. I jeżeli w tych krajach do tego rodzaju procesów zacznie dochodzić, to po prostu Unia Europejska straci swój sens. I wtedy myślę, że stanie się coś, co stać się nie powinno. Dlatego, że jaka Unia jest, taka jest. Ona nie jest idealna. W wielu sprawach jest niedemokratyczna. Wprost powiem, jest niedemokratyczną strukturą. Mamy coś takiego jak deficyt demokracji, bo my jako obywatele nie mamy wpływu na przykład na to, żeby nasi posłowie coś zaproponowali. Ci europosłowie, których wybieramy, bo oni nie mają inicjatywy, takiej jak ma poseł do polskiego Sejmu, składania projektów ustaw. Ale mimo wszystko to jest ta struktura, która zapewniła nam pewne poczucie stabilizacji. I mało tego, to nie jest dobra struktura, jeszcze raz podkreślam, to nie jest idealna struktura, ale to jest też ta struktura, z którą musi w negocjacjach na jakikolwiek temat liczyć się na przykład Władimir Putin bardziej niż na przykład z Warszawą, Budapesztem, Londynem, Berlinem czy Paryżem. Bo to jest jednak struktura, za którą w tego rodzaju negocjacjach stoi większość państw europejskich. I niezależnie od tego tych wszystkich wad, ja nie jestem, powiem tak, zwolennikiem tej Unii, która jest w tej chwili, bo uważam, że ona musi być zmieniona. Niezależnie od tego, czy będzie Brexit, czy nie. Musi być bardziej demokratyczna, musi być bardziej przejrzysta, żeby nie być gołosłownym. Co rozumiem przez demokratyczną? Skoro mówimy o tym, że mamy teraz parlament uczestniczący w procesie stanowienia prawa, bo w większości dziedzin parlament i państwa członkowskie wspólnie przyjmują dokumenty, to dajmy właśnie to przysłowiowe prawo inicjatywy legislacyjnej deputowanym. Jeżeli mówimy o tym, że mamy Komisję Europejską, którą niezależnie od tej sytuacji, jaka jest z Polską, ja oceniam najgorzej w historii. I to z wielu względów, bo w moim przekonaniu to Komisja Europejska w ogromnym stopniu przyczyniła się do tego, że te sondaże w Wielkiej Brytanii są takie, jakie są. Gdyby wiele działań, nie tylko ten dotyczący Polski, ale to też, były inne ze strony Komisji Europejskiej, to na pewno poparcie dla pozostania Wielkiej Brytanii w Unii byłoby wyższe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład przewodniczącego Komisji Europejskiej albo też przewodniczącego Rady Europejskiej, niezależnie od tego, kto to jest, wybierać w wyborach powszechnych. Bo to da wszystkim wtedy poczucie tego, że wybierają te najważniejsze osoby w Unii. Nie będzie tak, że oni pochodzą z jakiegoś układu, który nam jest nieznany. My się jedynie dowiadujemy o jego wyniku i nie mamy na niego żadnego najmniejszego w ogóle wpływu. I drugi element, który moim przekonaniem musi się zmienić, to nie może być tak, że mamy setki, nie boję się tego sformułowania, tysięcy urzędników, którzy są opłacani z pieniędzy obywateli, którzy nawet nie wiedzą, na jakich zasadach oni są zatrudniani. I mało tego, pani redaktor na pewno potwierdzi ten przykład, wielu set osób,
urzędników, zwykłych urzędników, nie mówię o komisarzach, mówię o urzędnikach, pracownikach Komisji Europejskiej, zarabia dużo, dużo więcej, nie mówię o naszych premierach czy prezydencie, ale na przykład niż David Cameron. I jak wytłumaczyć Brytyjczykom, dlaczego tak się dzieje? Dlatego myślę, że muszą nastąpić też dwa elementy. Odchudzenie radykalne administracji brukselskiej, bo ona się zajmuje rzeczami, które nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje w państwach członkowskich, uzasadnianiem jedynie swojej konieczności zatrudnienia. No i po drugie, musi skończyć się ten rozdziew wynagrodzeń. A to jest paradoksalnie program Davida Camerona. On z tym, nie wiem, czy państwo pamiętacie, on z tym programem szedł do wyborów, przepraszam, nie do wyborów, a kiedy ustalano perspektywę finansową. On wcale nie mówił, żeby zabrać pieniądze Polsce, tak jak nam to wtedy przedstawiano. On mówił, że trzeba zreformować od wewnątrz Unię, żeby ona nie była taka ociężała, żeby bardziej funkcjonalnie działała. I proponował te dwa elementy właśnie. Odchudzenie administracji, większy wpływ państw członkowskich i obywateli, no i redukcja w efekcie też zatrudnienia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję szanownym panelistom. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę i do czwartku. Dziękuję. Jeśli można, to ja bym spróbował powiedzieć, co ja myślę w trzech zdaniach. Jest wariant szalenie negatywny i on wygląda tak. Jest Brexit. Kilka krajów wolno wycofuje się w ten sam sposób, tworząc właśnie Europę, tak jak Szwajcaria i Norwegia, czyli wracając tylko do strefy wolnego handlu i przepływu osób, towarów i usług. Ale co wtedy się dzieje dalej? Te kilka krajów, Niemcy, Francja, Benelux, może Włochy, pójdą w kierunku jeszcze większej integracji. A to oznacza islamizację i te kraje pękną od środka i będzie groziła wojna domowa. A na to czeka Rosja. Nie w tej sytuacji są kraje bałtyckie, które muszą być w Unii, dlatego, że są za małe i nie mogą z tej Unii wyjść. To jest, wydaje mi się, jakaś gwarancja bezpieczeństwa. To oznacza, że Amerykanie, jeżeli tak się zdecydują, zwiększą swoją rolę w Europie i jedyną nadzieją na stabilizację będzie NATO, bo drugą nadzieją będzie Rosja. Więc raczej większość krajów pójdzie w kierunku wzmocnienia NATO. A to oznacza brak stabilizacji na długie lata. Więc jednak, co by nie było, wolałbym, żeby do Brexitu nie doszło. Dziękujemy państwu bardzo.